Kołaczycach. Odbyło się 8. Podkarpackie Miodobranie. Impreza została zorganizowana przez samorząd gminy we współpracy z Pogórzańskim Związkiem Pszczelarzy. Oficjalną część Miodobrania poprzedziła konferencja prowadzona przez doktora habilitowanego Grzegorza Borsuka pod tytułem Życie i znaczenie pszczół dla człowieka i środowiska. Na Miodobranie przybyło wielu pszczelarzy ze swoimi produktami, które oferowali odwiedzającym. Oprócz produktów pszczelarskich można było zakupić sprzęt do hodowli pszczół oraz rękodzieło artystyczne. Atrakcją była możliwość podglądnięcia życia rodziny pszczelej dzięki przeszklonemu ulowi. Muzycznym dopełnieniem Miodobrania były koncerty. Na scenie wystąpił m.in. Rompej oraz zespół Maxel. Podkarpackie Miodobranie weszło już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. Jest także ważnym wydarzeniem w środowisku hodowców pszczół, powiedziała Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc. Królów Kołaczycanom kiedyś nawet udzielił przywileju na sprzedaż miodu. Także wracając do tej tradycji, pomyślałam, że spróbujemy. Spotkałam się z zarządem Pogórzańskiego Związku Pszczelarskiego w Jaśle, poprosiłam panów o pomoc merytoryczną i tak się to zaczęło. Myślę, że z roku na rok ta impreza jest coraz większa, cieszy się dużym zainteresowaniem, dużo przybywa do naszych gości na te uroczystości. Sam fakt, że największy pszczelarz małopolski ze Stróży do nas przyjeżdża i dzisiaj też jest tu obecny, świadczy o tym, że ta impreza ma jakiś prestiż i poziom. Podkarpackie Miodobranie było również doskonałą okazją dla hodowców do wymiany doświadczeń oraz oceny nadchodzącego sezonu, a przede wszystkim do przypomnienia gościom o walorach produktów pszczelich, a także znaczeniu tych owadów w środowisku i gospodarce. Takie imprezy są przydatne i wskazane ze względu na to, że od kilku lat odnotowujemy, zauważamy, że w ogóle zagrożenie dla pszczół w Polsce i w ogóle na świecie. A zatem jest niezbędna współpraca pszczelarzy z samorządami, z rolnikami, bo jest to cel wspólny po to, aby obronić pszczołę, po to, żeby gwarantować im różnorodność pożytków i po to, żeby pszczoła mogła, powiedzmy, przeżyć w naszym środowisku, letnie jak do tej pory. Jeśli chodzi o przezimowanie pszczół, więc różnie to wygląda. Są pasieki w naszym związku, według naszych informacji, które padły całkowicie, więc dla tych osób jest to tragiczne i straszne. A są pasieki, które pszczelarze, którzy mają pasieki, które przezimowali praktycznie w 100%. Są osoby, które wzięły już sporo miodu. Są osoby, które, powiedzmy, czekają na miodobranie i to dopiero zobaczymy, bo to się sezon pszczelarski zaczyna.